Petronella i kaczorek Kwak byli zgodnym małżeństwem i bardzo się kochali. Petronella miała jednak tę cechę, że kiedy czegoś zapragnęła, kiedy się do czegoś zapaliła, to nie spoczęła, póki tego nie osiągnęła. I nikt, nawet jej ukochany małżonek, nie mógł jej od danego pomysłu odwieść. Codziennie z ich gniazda ukrytego w szuwarach dochodziło kwakanie Petronelli. Kwak, kwak, kwaku, jakiż ja mam apetyt na rozpunkę z ogrodu czarownicy. Kwak, kwak, kwaku, bardzo chciałabym się przekonać, jak wyglądałabym z lisią kitą. Kwak, kwak, kwaku, jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. I tak w kółko co dzień coś nowego. A że Kwak gotów był zrobić dla swojej małżonki wszystko i nie lubił się z nią spierać, to zawsze spełniał każdą jej zachciankę. Czasem i owszem zdarzało się, że przez swój upór i szalone pomysły Petronella wpadała w tarapaty, ale dzięki Kwakowi zawsze wychodziła z nich obronną ręką, znaczy skrzydłem, powtarzając tylko: jakiż to życie miałoby smak, gdyby w nim przygód było brak. Któregoś razu obok stawu, w którym mieszkały kaczki, przejeżdżał cyrk i rozstawił się na popas na pobliskiej łączce. Petronella oczywiście pierwsza tam podreptała, żeby wybadać, co to za goście, dokąd jadą i po co. A Kwak dreptał tuż za nią. Przechadzali się kaczym tempem pomiędzy wozami, podziwiali ich niezwykłe kolory i tylko czasem musieli uskoczyć z drogi jakiemuś przechodzącemu człowiekowi. Pomiędzy kolorowymi wozami były również klatki na kółkach. Wylegiwały się w nich różne zwierzęta, których kaczuszki wcześniej nie widziały na oczy. Koty, tylko znacznie większe od normalnych, z czarnymi paskami na pomarańczowym futrze albo z bujnymi grzywami wokół głów. Dziwne konie w paski albo z garbami. Ale Petronelle najbardziej zachwyciły wielkie i majestatyczne ptaki siedzące w jednej z klatek. Były śnieżnobiałe jak łabędzie, ze smukłymi dziobami, rozłożystymi ogonami i kępką finezyjnych piórek na główkach. Kaczki zatrzymały się przy tejże klatce, przywitały się i Petronella zapytała, kim są niezwykli przybysze. Jesteśmy pawiami, odparł jeden z nich leniwie. Jak to możliwe, że jest jeszcze ktoś, kto o nas nie słyszał? Jesteśmy przecież naturne. Jeździmy po całym świecie i prezentujemy widzom nasze piękno, grację i wdzięk. A ludzie biją nam gromkie brawa i częstują przysmakami. Teraz jesteśmy chyba w drodze do jakiegoś króla czy innego cesarza, już nawet nie wiem. Och, to musi być naprawdę wspaniałe zajęcie, zakrzyknęła zachwycona Petronella. Lepszego nie znamy, zapewnił ją Paw i na znak końca rozmowy schował główkę pod skrzydło. Kaczki pokręciły się jeszcze trochę pomiędzy cyrkowymi wozami i wróciły do swojego gniazdka. Ale Petronella cały czas gorączkowo myślała o słowach Pawia i o wspaniałościach, jakie jego opowieść roztoczyła przed jej oczyma. Całą noc nie spała, tylko wierciła się niespokojnie, a rano oświadczyła małżonkowi. Kwak, kwak, kwaku, jadę z pawiami na turnę. Kwak westchnął tylko cichutko na nowy pomysł żony, ale nic nie powiedział. Wprawdzie nie uśmiechała mu się myśl, że będą musieli się rozstać na nie wiedzieć ile, ale że dla niego Petronella była najpiękniejszą istotą na świecie, to zgadzał się w duchu z tym, że jej wdzięk, urodę i grację powinni zobaczyć i podziwiać królowie, cesarze i w ogóle wszyscy ludzie na całym świecie. Dlatego skoro świt, podreptał za nią na łączkę, gdzie cyrk już się zbierał do dalszej drogi. Podsadził żonę, żeby mogła przecisnąć się przez pręty klatki, ucałował na pożegnanie, a kiedy wozy ruszyły,
długo stał jeszcze patrząc w ślad za ukochaną. I pocieszała go tylko myśl, w jakie zaszczyty i wygody będzie ona opływać. Zaś Petronelcia, jak tylko przestała machać skrzydełkiem do męża, który został nad stawem i odwróciła się w kierunku nowych towarzyszy podróży, spostrzegła coś, czego wcześniej nie widziała. Każdy paw przywiązany był do żerdzi, na której siedział, mocnym sznurkiem, tak że prawie ruszyć się nie mógł. Kiedy ludzie odkryli ją w klatce pawi, najpierw bardzo się zdziwili, a potem również przywiązali, żeby nie uciekła. Następnie zaczęli jej tresurę, żeby ten niespodziewany nowy nabytek również wykorzystać. Nasza kaczuszka bardzo szybko przekonała się, że cyrk to nie tylko blichtr i owacje, ale przede wszystkim bardzo ciężka praca, trud i niewygody. Pawie urodzone i wychowane w niewoli rzeczywiście lepszego życia nie znały i znosiły to jakoś łatwiej, ale Petronella szalenie się męczyła, nie mogąc ani pofruwać, ani popływać, ani nawet podreptać tam, dokąd by chciała. Żałowała bardzo, że jej nieroztropność i chęć szalonych przygód kazały jej opuścić kwaka i wygodne gniazdo na rzecz telepania się w klatce po drogach i bezdrożach w towarzystwie wyniosłych pawi, które wcale jej nie lubiły. Uciec nie mogła, bo nawet gdyby znowu przecisnęła się przez kraty, sznurek skutecznie ją unieruchamiał. A zresztą, nawet gdyby jej się to udało, nie wiedziałaby już, którędy iść, żeby trafić do kochanego kwaka. Od tej pory Petronella zmieniła swoje życiowe motto i powtarzała tak. Przygody w życiu to dobra rzecz, ale rozsądek też trzeba mieć. Dziękuję za wysłuchanie 23. bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłyby powstać kolejne opowieści, to przyślijcie ich zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. I nie zapomnijcie dołączyć zgody na ich publikację podpisanej przez osobę pełnoletnią.